Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Zmiana warty. Witam wszystkich słuchaczy Radia Pryzmat podczas dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Sabina Janusz, a ze mną w studiu pan młodszy brygadier, dr Artur Luzar, rzecznik prasowy oraz naczelnik wydziału w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, z którym porozmawiamy o działalności i nauce w Szkole Aspirantów. Dzień dobry, panie brygadierze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, jaka jest historia w tej szkoły, kiedy ona powstała? Generalnie rzecz biorąc, tutaj muszę się odnieść troszeczkę do historii Nowej Huty. Nowa Huta zaczynała powstawać w latach 40. ubiegłego wieku i wtedy jakby naturalną koleją rzeczy było to, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, żeby mieli też różnego typu służby ratownicze w miejscu swojego zamieszkania. I tak w 1949 roku powstała właśnie jednostka Straży Pożarnej w Nowej Hucie. Natomiast ze względu na potrzeby edukacji strażaków, w 1960 roku przeniesiono właśnie szkołę pożarniczą z Nysy do Krakowa, właśnie na osiedle Zgody i tak naprawdę możemy śmiało powiedzieć, że ten 1960 rok był tak naprawdę takim rokiem, kiedy ta szkoła aspirantów zaczęła funkcjonować w swojej formie. Oczywiście przez dekady zarówno forma kształcenia, jak również jakby odbiorca się zmieniał. Na dzień dzisiejszy do szkoły aspirantów przychodzą osoby, które ukończyły maturę, więc ponieważ działamy jakby jako szkoła pomaturalna. Ale jest to specyficzna szkoła pomaturalna, dlatego że wchodząc w progi szkoły aspirantów, uczeń staje się funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej de facto z automatu. Szkoła jest czterosemestralna i oprócz tego, że szkolimy właśnie tą młodą kadrę jakby strażaków, którzy docelowo mają spełniać funkcję dowódców średniego szczebla, również organizujemy inne kursy i szkolenia dla strażaków, którzy są już w służbie kilkanaście lat. No przede wszystkim są to kwalifikacyjne kursy zawodowe, czyli tak naprawdę w naszym żargonie mówimy o nich zaoczni, tak? Ponieważ są to osoby, które są już właśnie, tak jak powiedziałem, w służbie przez dłuższy czas, one chcą się rozwijać, dowódcy widzą w nich potencjał i zostają kierowani właśnie do podnoszenia swoich kwalifikacji do szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Dodam tylko, że tego typu szkół w Polsce są 3. Dodatkowo jest jeszcze jedna szkoła wyższa, Akademia Pożarnicza. Ona się mieści w Warszawie. Jak wygląda struktura państwa szkoły? Sama szkoła jest specyficzna, tak? Nie jest to zwykła szkoła, taka jak inne szkoły, powiedzmy sobie, pomaturalne. U nas działamy tak naprawdę zarówno jako szkoła, czyli dajemy młodym osobom możliwość edukacji, ale tak jak powiedziałem na wstępie, oni z automatu jakby stają się strażakami. W związku z powyższym szkoła aspirantów w ramach wielu wydziałów, ale głównie w ramach jednostki ratowniczo-gaśniczej, realizuje dokładnie te same czynności jak każda inna jednostka w Krakowie, tak? Czyli nasi uczniowie, których nazywamy kadetami, oni normalnie jeżdżą przez niemal cały cykl edukacji do zwykłych zdarzeń, do których jeżdżą też inni strażacy na terenie całej Polski. To jest troszeczkę potrzeba praktycznej nauki zawodu, tak? Bo ciężko sobie wyobrazić, że strażak, żołnierz czy ratownik medyczny mogliby swoje umiejętności zdobywać tylko i wyłącznie w sposób teoretyczny. Musimy tych młodych ludzi przygotować maksymalnie praktycznie, no do tego, aby po tych 4 semestrach nauki wyszli od nas jako taki, powiedziałbym, produkt, którym moglibyśmy się pochwalić. Proszę zauważyć, tak jak powiedziałem, że tych szkół jest stosunkowo mało, a te szkoły muszą tak naprawdę sprostać wymaganiom kadrowym na terenie całej Polski. Wobec powyższego my przygotowujemy właśnie tych naszych kadetów w sposób maksymalnie praktyczny i tak właśnie jednostka ratowniczo-gaśnicza normalnie wyjeżdża i zabezpiecza teren Nowej Huty i z takiej ciekawostki powiem, że jeżeli państwo zobaczycie w Nowej Hucie czerwony strażacki wóz, który jedzie na sygnale, to w tym wozie znajduje się ratownik kierowca, który jest już w służbie stałej, jest dowódca, który jest oficerem i on również oczywiście jest w służbie stałej, natomiast jakby z tyłu, mówiąc żargonem strażackim, na pace
siedzą właśnie kadeci. W takim samochodzie pożarniczym zasadniczo jest 6 osób. Tak jak powiedziałem, jest ratownik kierowca, jest dowódca i dwie roty gaśnicze tak zwane, czyli te 4 osoby. I teraz układamy to w taki sposób, że tą pierwszą rotą gaśniczą są ci bardziej doświadczeni kadeci, czyli kadeci drugiego rocznika, natomiast mniejszą odpowiedzialność troszeczkę mają kadeci pierwszego rocznika, którzy jakby w sposób taki systematyczny są wdrażani właśnie w meandry służby. Ogromnym, czy wręcz przodującym wydziałem w naszej szkole jest Wydział Kształcenia Zawodowego, który odpowiada za całokształt właśnie kształcenia, odpowiada za to, żeby ta jakość nauki była adekwatna do oczekiwań, tak? Adekwatna do tego, czego oczekują od nas jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie całej Polski. Ale też mamy inne wydziały, o których warto wspominać i też na pewno Państwo o niektórych wydziałach słyszeliście. Jest na przykład Wydział Specjalistycznych Grup Ratowniczych. Co prawda jest to nasz oddział nowosądecki, ale ten wydział wchodzi w skład międzynarodowych grup ratowniczych, takich jak na przykład USAR Poland, tak? I właśnie kadra tego wydziału jest zaangażowana w różnego rodzaju misje zagraniczne. Właściwie to jest taki trzon tej grupy ratowniczej. Mamy bardzo dużo sprzętu, który z jednej strony służy właśnie do nauki, z drugiej strony służy do tego, aby realizować te zadania ratownicze, czy to na terenie kraju, czy to na terenie Unii Europejskiej, czy nawet świata. Muszę powiedzieć, że kadeci, jak i również kadra szkoły stanowią tak zwany centralny odwód operacyjny komendanta głównego. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że w momencie, kiedy na terenie Polski dzieje się zagrożenie o dużej skali, wtedy kadra i kadeci szkoły aspirantów jadą niejako do pomocy. Tak? Tutaj w ostatnich latach mieliśmy na przykład zadania związane z relokacją uchodźców, podczas kiedy właśnie wybuchła wojna w Ukrainie, ale też na przykład braliśmy czynny udział w gaszeniu Parku Narodowego, braliśmy udział w likwidacji zagrożenia nad Odrą, więc tych zadań Szkoła Aspirantów ma bardzo dużo. Dodatkowo jest Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, gdzie zajmujemy się z kolei szkoleniem osób cywilnych. Zauważcie Państwo, że w każdej dużej firmie musi być osoba przyporządkowana do tych spraw przeciwpożarowych. Musi ta osoba dbać o to, żeby były sprawne urządzenia przeciwpożarowe, żeby były sprawne gaśnice, żeby te gaśnice miały odpowiednie legalizacje. No a skąd taka osoba ma wiedzieć? No uczy się tego od profesjonalistów, uczy się tego od strażaków i my takie szkolenia też realizujemy. Dodatkowo zajmujemy się jako jedyni w Polsce tematem ochrony dóbr kultury, czyli nie ma innego i lepszego miejsca właściwie niż Kraków, prawda, do tego typu rozważań, czy to teoretycznych, czy praktycznych. Przygotowujemy się powoli do tworzenia modułu ratowniczego na skalę międzynarodową, który byłby wykorzystywany właśnie w działaniach, które mają na celu ochronę dóbr kultury w zagrożeniu i też będzie ta grupa właśnie jeździć, ten moduł będzie samowystarczalny, będzie wyjeżdżać prawdopodobnie nie tylko do działań krajowych, ale też międzynarodowych. Także jak Państwo widzicie, no, tych wydziałów, ja tylko kilka z nich wymieniłem, bo jest przecież cały też, czy to Wydział Informatyczny, takiej łączności, który też przoduje w swojej wiedzy i doświadczeniu. Też Wydział Kwatermistrzowski, który dba o to, żebyśmy mieli czym pracować. Jest Wydział Techniczno-Poligonowy, ponieważ nie powiedziałem tego, ale mamy w swojej strukturze też ogromny poligon. Jeden z tak naprawdę z najlepszych poligonów w Polsce. On mieści się niedaleko Krakowa, w miejscowości Kościelec w powiecie proszowickim. I żeby to wszystko było utrzymane właśnie w dobrym stanie, w sposób bezawaryjny, żeby mogło służyć tym naszym kadetom do nauki, no to musi za tym stać ogrom pracy właśnie kadry szkoły. Czy kadeci w tym wszystkim mają swoje stopnie już nadane podczas nauki w szkole i czy oni już chodzą w mundurach Państwowej Straży Pożarnej, czy dopiero to się dzieje, jak już staną się absolwentami szkoły? Zasadniczo w pierwszym dniu, czyli 1 września w danym roku, w momencie, kiedy przyjdą do nas ten młody narybek strażaków, oni w pierwszy dzień tak naprawdę dostają już mundury strażackie. Zaraz po tym wyjeżdżają na zgrupowanie unitarne,
na miesiąc do miejscowości właśnie Kościelec, na nasz poligon, gdzie czeka ich no, nie lada wyzwanie, ponieważ wszelkiego rodzaju wyobrażenia tych młodych ludzi troszeczkę się zmienia, zarówno o straży pożarnej, ale też o życiu, tak? I może powiem kilka słów o tym właśnie okresie unitarnym, bo to jest taki dość specyficzny okres, który nie wszyscy zdołają przetrwać. 1 września, tak jak powiedziałem, po umundurowaniu, ukompletowaniu tych strażaków, przewozimy ich na miesiąc lub półtorej miesiąca, w zależności od roku, właśnie na zgrupowanie unitarne. I jest to o tyle ciekawe, że przede wszystkim jest mało spania, tak? Jest mało spania, są nocne alarmy, czyli nie tylko nauka, nie tylko praktyka też, jeżeli chodzi o same zagadnienia walki z pożarami czy z innymi miejscowymi zagrożeniami, ale też no, jest podnoszona dyscyplina, tak? W momencie, kiedy młody człowiek nie jest przyzwyczajony do właśnie tej dyscypliny, nie wyniósł jej z domu, wtedy on ma no, dwie opcje tak naprawdę. Jedną opcją jest to, żeby się podporządkować, nabrać tego rygoru, tej powiedzmy sobie dyscypliny, a z drugiej strony może ewentualnie po prostu odpaść, tak? I tak zdarzają się mniej więcej 10% osób, które zaczynają szkolenie właśnie w szkole aspirantów, no tego okresu unitarnego jakby nie wytrzymuje i wraca z powrotem do domu. Także w momencie wejścia w mury szkoły ta osoba, mówię tak, z automatu staje się strażakiem, również jeżeli chodzi o umundurowanie. Oczywiście, proszę Państwa, jest też umundurowanie galowe, tak? Taki kadet dostaje oczywiście takie ubranie odświętne, uroczyste, w momencie, kiedy skończy właśnie ten okres unitarny. Podczas całego okresu unitarnego z rodziną można się zobaczyć zaledwie raz. Natomiast takim podsumowaniem tego okresu unitarnego jest uroczyste ślubowanie strażackie i wtedy ci kadeci są już pięknie ubrani w wyjściowe, w galowe mundury. Jest to wielkie święto zarówno samej szkoły, kadetów, ale też rodzin i społeczności lokalnych, ponieważ nie ma co ukrywać, że nie borykamy się z problemami kadrowymi. Na jedno miejsce przypada około 8 do 10 kandydatów w tym momencie. Były lata, żeby było tych kandydatów jeszcze więcej. Natomiast w momencie, kiedy już ta osoba dostanie się do szkoły, przejdzie ten okres unitarny, no wtedy często jest chlubą dla miejscowości, dla swojej ochotniczej straży pożarnej i to ślubowanie właśnie, tak jak mówię, jest takim świętem tych słuchaczy, kadry, ale też no, całych społeczności lokalnych. Proszę powiedzieć, w jakim celu tak bardzo dyscyplinujecie tych ludzi na takim szkoleniu? Tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że każdy z nas jest inny, tak? Każdy przychodzi z innym bagażem doświadczeń do służby, z innymi przeżyciami, wywodzi się z innego domu. My musimy to troszeczkę ujednolicić. Straż pożarna, tak jak też inne formacje mundurowe, jest taką strukturą dość ścisłą. Musimy w pewien sposób nauczyć i wymóc tej dyscypliny na kadetach. No przede wszystkim po to, żeby w momencie, kiedy już zaczną tą swoją służbę taką wyjazdową do interwencji, do pożarów, do miejscowych zagrożeń, tak, no to wtedy musimy po prostu nauczyć ich tego, że jest na przykład dowódca na miejscu akcji, który odpowiada jednoosobowo za przebieg właśnie całych działań i on wymaga od tego, żeby jego ludzie byli po prostu posłuszni, tak, żeby nie dyskutowali z tym dowódcą, bo ciężko sobie wyobrazić, że do wypadku niejednokrotnie przyjeżdża 18 osób, czyli 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i załóżmy, że 6 osób ma swoje zdanie, w jaki sposób takie działania przeprowadzić. No, na pewno utrudniałoby to, albo wręcz dezorganizowało takie działania, więc potrzebna jest dyscyplina, tak? Jest ten dowódca, najbardziej doświadczony i to on musi podejmować decyzje samodzielnie, a tak naprawdę cała reszta jest po to, żeby te rozkazy, które dowódca wyda, żeby je zrealizować. Dlatego też nie możemy sobie pozwolić na brak tej dyscypliny. Kadeci u nas w szkole nie tylko uczą się, nie tylko wyjeżdżają do tych zagrożeń różnego typu, ale oni również pełnią różnego rodzaju inne funkcje. Są warty całonocne, na przykład przy garażu czy przy wjeździe na teren szkoły. Są drużynki, które pomagają w kuchni. Więc pod tym kątem tak naprawdę kadet cały czas ma zajęcie. On przez te 4 semestry nauki nie za dużo ma czasu na swoje rzeczy, swoje pasje,
swoje zainteresowania. Tak naprawdę my staramy się tych kadetów w maksymalny sposób przygotować do takiego, nie tylko do służby, zobaczcie Państwo, ale też do tego, żeby sobie w życiu poradził, bo to jest też klucz tego wszystkiego. Nie bez znaczenia oczywiście tutaj jest również taki aspekt patriotyczny. Wszak Państwa Straż Pożarną jest formacją mundurową, podległą pod rządzących i tutaj taki nacisk bardzo duży kładziemy na to, żeby kultywować te tradycje patriotyczne. Także mówię, dyscyplina też jest poniekąd związana właśnie z tymi pozostałymi aspektami, nie tylko w kontekście prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Myślę, że to jest bardzo interesujące, bo zwykle jak słyszymy my jako cywile dyscyplina, to nam się bardzo kojarzy z wojskiem, a okazuje się, że tak naprawdę wszystkie służby mundurowe potrzebują takiej dyscypliny. Cofnijmy się jeszcze do początku, czyli przed okresem unitarnym. Jeśli chodzi o rekrutację, jak to u Państwa wygląda? To jest ciężkie pytanie, bo warunki tej rekrutacji zmieniają się dość często. Jeżeli chodzi o ostatnie lata, to one się troszeczkę ustabilizowały. Przede wszystkim mamy kilka takich brzegowych warunków, które muszą zostać spełnione przez kandydata. Ten kandydat nie może mieć rocznikowo więcej niż 25 lat, czyli łatwo sobie policzyć, że w tym roku tak naprawdę osoby starsze niż urodzone w 1999 roku po prostu już z automatu nie mogą ubiegać się o naukę u nas w szkole. Taka osoba musi być niekaralna, musi posiadać obywatelstwo polskie, a potem tak naprawdę musi złożyć odpowiednią dokumentację właśnie do szkoły. Jeżeli chodzi o same egzaminy, bierzemy pod uwagę wyniki z matur, jeżeli chodzi o teorię, czyli oczekujemy od kandydata, że będzie on miał zaliczoną maturę z matematyki oraz języka obcego, a dodatkowo będzie też zdawał jeden z przedmiotów dodatkowych, takich jak biologia, informatyka, chemia czy fizyka. Kolejnym etapem jest ocena sprawności fizycznej, która składa się z próby wydolnościowej typu BIP-test. Ja tylko nadmienię tutaj, że jest to bieganie w 20-metrowych odcinkach w zadanym tempie. Kandydat biegnie coraz szybciej. Kolejną konkurencją jest podciąganie na drążku oraz bieg po kopercie. I z praktyki mogę powiedzieć, że tutaj najwięcej kandydatów niestety odpada. Nie radzą sobie z wymogami, które stawiamy przed nimi, ponieważ są minimalne progi. Natomiast kto zaliczy, powiedzmy sobie, ten test sprawności fizycznej, jest kierowany na dalsze postępowanie rekrutacyjne, czyli tutaj jest skierowany na test umiejętności pływania oraz sprawdzamy też akrofobię, czyli sprawdzamy, czy taki kandydat nie ma lęku wysokości. Tak? Ciężko sobie wyobrazić strażaka, który by bał się wejść na drabinę. W związku z tym rozkładamy zawsze taką drabinę 20-metrową pod kątem 75 stopni i kandydat musi na taką drabinę po prostu wejść i z niej zejść. A jakie znaczenie ma rola psychologa w tym wszystkim, w całym tym procesie rekrutacji? Jeżeli chodzi o psychologa, jest to kolejny etap rekrutacji. Musimy powiedzieć szerzej, tak? Musimy powiedzieć o zdolności kandydata do służby, zdolności zdrowotnej. Każdy, kto chce podjąć służbę w Państwowej Straży Pożarnej, jest zobowiązany do tego, żeby wykazać się dobrym zdrowiem. Jest to zdrowie zarówno to fizyczne, tak? Czyli lekarze, specjaliści badają takiego kandydata pod kątem ogólnego stanu zdrowia, ale też ewentualnych przeciwwskazań neurologicznych, stomatologicznych, chirurgicznych i wielu innych, ale też musimy mieć pewność, że ta osoba jakby będzie też stabilna emocjonalnie. Strażak musi się wykazać niestety w swojej pracy zimną krwią i tutaj duże ukłony właśnie w stronę pani i panów psychologów, którzy weryfikują to, czy dany kandydat podoła psychicznie, czy też jest, powiedzmy sobie, ukierunkowany na inne zawody i wtedy po prostu takiej osoby no, nie możemy przyjąć do służby. Tak? Także rola psychologa jest ogromna tak naprawdę, bo wielu rzeczy się można nauczyć, wielu strachów można pokonać w trakcie nauki w szkole aspirantów. Natomiast jeżeli nie mamy tych solidnych podstaw, a tą podstawą niewątpliwie jest zdrowie i fizyczne, i psychiczne, no to tutaj możemy mieć na dalszym etapie pewien problem. Jeśli chodzi o służbę kobiet u Państwa, to czy dużo jest kandydatek do Państwa służby, jeśli chodzi właśnie o naukę w szkole, czy to już później i na jakie stanowiska one startują i czy sobie radzą w tym wszystkim? U nas w szkole aspirantów obecnie mamy 8 kadetek, 5 kandydatek na pierwszym roku i 3 kadetki na drugim roku. I tutaj też miłe zaskoczenie, tak? Ponieważ tak ze swojej obserwacji widzę,
bardzo dużą motywację ze strony pań. Jeżeli one już przejdą to sito rekrutacji, ja widzę, że ta motywacja nie spada tak szybko jak u mężczyzn. Zresztą można sobie przeanalizować sukcesy chociażby sportowe tych kobiet, tak? Gdzie naprawdę kadetki częstokroć zajmują pierwsze miejsca w konkursach krajowych czy międzynarodowych, jeżeli chodzi o chociażby pływanie, chociażby bieg po schodach kopalni soli w Wieliczce, bo takie zawody też są. Także jak najbardziej te osoby się sprawdzają. Kobiety dają radę. Ja nie widzę tak naprawdę, nie kategoryzujemy strażaków przez pryzmat płci. Kategoryzujemy przez pryzmat kompetencji, umiejętności, poradzenia sobie w sytuacjach stresowych, poradzenia sobie w sytuacjach wymagających siły i odwagi. Także ja jestem spokojny. Myślę, że coraz więcej pań będzie kandydowało. Zresztą widzimy to z roku na rok, że tych pań jest coraz więcej i one sobie świetnie dają radę. Jak wygląda dzień z życia kadeta w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej? Jest kilka takich sytuacji w ciągu całego dnia, które są stałe. Przede wszystkim dzień zaczynamy zaprawą poranną, czyli ćwiczeniami gimnastycznymi, które przeprowadzamy o godzinie 6.05, tak, tuż po pobudce, która jest o 6.00. Wtedy też jest ten poranny rozruch. Nie chodzi oczywiście o to, żeby krzewić tą kulturę fizyczną bezpamiętnie, ale przede wszystkim o to, żeby się obudzić. Więc zawsze mamy tego typu ćwiczenia na polu, tak, na dworze i wtedy też kadeci wracają do swojej porannej toalety. O godzinie 6.45 jest poranny apel, gdzie stajemy całą szkołą i poszczególne kompanie czy plutony po prostu przeliczają się, sprawdzają swoje stany, patrzą, czy wszyscy, którzy powinni być w danym dniu, się tam zjawili. Oczywiście pod czujnym okiem oficera dyżurnego. A następnie tak naprawdę ścieżka jest różna, bo cały rocznik jest dzielony na 3 plutony, na 3 zmiany. Czyli tak samo jak potem te osoby będą kontynuować swoją pracę w przyszłości, ponieważ w Straży Pożarnej system pracy jest trzyzmianowy. 24 godziny pracy i potem 48 godzin wolnego. No niestety u nas z tym wolnym w szkole aspirantów jest troszkę gorzej. Więc pierwsza grupa, załóżmy, idzie realizować zajęcia związane z działaniami ratowniczo-gaśniczymi, czyli pełni swoją służbę właściwie w jednostce ratowniczo-gaśniczej, gotowi na to, żeby o każdej porze dnia i nocy wyjechać. I też tutaj jest system 24-godzinny, czyli przez całą dobę gdzie muszą być w gotowości do wyjazdu gdziekolwiek. Drugą grupę stanowi tak zwany pluton gospodarczy, czyli są to osoby, które prócz normalnych zajęć, które trwają od 8 do 15.30, no również muszą realizować takie zadania gospodarcze. Tak jak powiedziałem, u nas raczej wolnego nie ma. A trzecia grupa to jest tak zwana zmiana wolna, czyli po prostu mogą sobie iść na zajęcia i po skończonych zajęciach, jeżeli mają zgodę swojego przełożonego, no to mogą wyjść po prostu poza szkołę na tak zwaną przepustkę czasową, która przeważnie obowiązuje od końca zajęć do godziny 21.15, kiedy mamy apel wieczorny. Tam sobie też sprawdzamy te stany, patrzymy w jakiej kondycji są kadeci, czy nie zgłaszają jakichś dolegliwości, prawda, czy nie zgłaszają jakichś problemów. I o godzinie 22.00 jest cisza nocna. Każdy kadet, który uczy się w szkole aspirantów, z automatu jakby dostaje zakwaterowanie, czyli dostaje swoje łóżko w pokoju wieloosobowym. Takie pokoje to jest mniej więcej 4 do 6 osób, więc on sobie u nas śpi, ma też wyżywienie i z ciekawostek jest również to, że dostaje żołd, więc nie tylko nie płaci za naukę, ale też jakby państwo taką osobę jakby dotuje czy wynagradza właśnie za tą służbę gratyfikacją finansową. Ja ze swojej strony zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby próbowali swoich sił właśnie w egzaminach do Państwowej Straży Pożarnej. Wydaje się, że jest to zawód perspektywiczny, ciekawy, pozwala Twoje pasje realizować, że tak powiem, w pracy i jak Państwo porozmawiacie z jakimkolwiek strażakiem, to okazuje się, że to nie jest praca, tylko po prostu jest to pewna pasja, a jeszcze przy okazji można za to wyżywić rodzinę. Także zachęcam wszystkich do próbowania swoich sił, do wystartowania właśnie w rekrutacji. Do połowy maja
maja będą przyjmowane zgłoszenia do szkoły aspirantów, także jest jeszcze troszkę czasu i też chciałbym do Państwa w pewien sposób zaapelować, żeby się nie zrażać. U nas są kadeci, którzy 3-4 razy podchodzili właśnie do egzaminów i w końcu się udało. Na pewno wymaga to dużego przygotowania, zarówno jeżeli chodzi o sferę fizyczną, ale też naukową, także też taki mój apel, żeby przykładać się do nauki, ponieważ na pewno też myśląc o ewentualnej służbie w Państwowej Straży Pożarnej, no ta matura musi być dość wysoko i dobrze napisana.